Jarosławem Mikołajewskim spotykamy się z okazji premiery książeczki Zoo, czyli poezji dla dzieci. Skoro cię tu dzisiaj mam na kanapie, to chciałabym zacząć od takiego pytania, bo jestem w nastroju melancholijnym. Mamy koniec roku szkolnego i to tak nastraja melancholijnie. Chciałam cię zapytać, po co dzisiaj dzieciom w ogóle jest poezja? Czy masz jakąś dobrą odpowiedź na to pytanie? Bo wydaje mi się, że wszystko chce mieć takie praktyczne, a poezja jest, no wiadomo. No boję się udzielać takich odpowiedzi oczywistych. Natomiast ja myślę, że istnieje potrzeba poezji. Dlaczego? Dlatego, że istnieje też potrzeba cudzego rytmu, z którym się potrafimy utożsamić. My sami w sobie nie nosimy takiego rytmu, nie zawsze przynajmniej nosimy, bardzo często żyjemy w takim bezwładzie troszkę i poddajemy się jakiejś takiej, no, nawet nie melancholii, bo melancholia ma swoją melodię, tylko jakiejś byle jakości. I kiedy ktoś podda melodię, to wtedy jesteśmy się w stanie podłączyć. Jeżeli jest to melodia sensowna, zawierająca tekst, no to wtedy trochę nam się lepiej żyje, prawdopodobnie. Może też poezja jest potrzebna autorom przede wszystkim, a potem dopiero zobaczymy, czy dzieciom. Ale dzieci, no nie wiem, mogę powiedzieć o takim wierszu, który napisałem razem z córką. Właśnie nie napisałem, tylko ułożyłem, siedzieliśmy w morzu i ona powiedziała, idzie fala, ja powiedziałem, wielka fala, potem taka fala, co wywala, trzymaj się od niej z dala. Ja miałem takie wrażenie, że to jest taka dobra zabawa wspólna, która nagle zyskała jakiś sens, bo nagle przyszła nam do głowy ciocia Hala, nasza ukochana, więc żeśmy też wspomnieli ciocię Halę, która się rymowała z falą. A więc jak wszystko, to znaczy wierzę w coś takiego, co przetrwało chyba, że poezja to jest takie zarzucenie haczyka na sens. Tak, coś mówimy, stawiamy słowo, bo to nie zawsze sensy fruwają i od razu je widzimy, tylko gdzieś sobie żyjemy i zarzucamy ten haczyk i sens się może złowi na to coś. Jeżeli niczego nie robimy, to się sens z trudem łowi, a jeżeli coś powiemy, jeżeli nawiążemy jakąś... Najważniejsza jest chyba radość bycia razem, to znaczy chyba tak, chyba jest najważniejsza jest sympatia wzajemna, jest jakaś taka przyjaźń, takie poczucie coś, czego nie doceniamy, to znaczy doceniamy bardzo indywidualizm, poczucie naszej odrębności, ale gdzieś zaniedbaliśmy przy tym wszystkim, w słusznej walce o indywidualizm zaniedbaliśmy taką słuszną walkę o takie poczucie wspólnoty. To znaczy to, że jak cierpimy, to inni cierpią tak samo, więc żeby innych zrozumieć, to trzeba samemu sobie wyobrazić, jak my byśmy cierpieli, albo przypomnieć sobie to wszystko, albo przypomnieć sobie o wspólnej zabawie, odłożyć wszystko inne. Te wiersze, które tutaj mam przed sobą, to są wiersze dla małych dzieci, prawda? Dla przedszkolaków pewnie, które są na dobrym etapie swojego życia, żeby uczyć się tych różnych jedźmy, nikt nie woła i innych fantastycznych gier językowych. I no, z osobistego doświadczenia wiem, że ten okres przedszkolny to jest taki fantastyczny okres na budowanie wielkiej więzi poprzez wspólne czytanie, a poezja się do tego nadaje no znakomicie i jest takim fantastycznym wprowadzeniem w świat literatury, więc myślę, że w poezji trzeba czasem szukać ratunku dla podupadających więzi rodzinnych również, naprawdę. Tak, ale w to, że to jest tworzywo również, że język jest tworzywem, nie należy mu się poddawać, zadawanie sobie. Człowiek odkrywa, prawda? Nagle słyszę, bo takie jest teraz moje zajęcie ostatnimi czasy, no tak od półtora roku mniej więcej oprowadzam wycieczki na ogół szkolne po stałej wystawie Mickiewiczowskiej w Muzeum Literatury. No i słyszę, o czym te dzieciaki mówią. I naprawdę rozmawiają o tym w ten sposób. Ja sobie przypominam, że ja też sobie stawiam takie pytanie. A czego się mówi współczuć komuś, a nie współczuć z kimś, prawda? A to dobre pytanie, tak samo bardzo mówią. Ładne. I one, no i nic właśnie, więc to może po to piszemy te wiersze, żeby dzieci, żeby rozbijać takie gotowe struktury. Tak. Teraz miałem spotkanie z dziećmi i jedna dziewczynka, no wyglądała na 3 lata, ale może miała 4. Powiedziała, że proszę pana, ja napisałem w tramwaju teraz taki wiersz o tym, że planety wyznaczyły sobie, umówiły się na wielki wyścig, ale zapomniały wyznaczyć sobie mety. Kurczę, sobie pomyślałem, jak to jest piękne właściwie. I ten wieczny obrót świata, oby wieczny, jakoś tam tłumaczy. Książka dedykowana jest Janowi Brzechwie. Dlaczego właśnie jemu, spośród wielu wspaniałych twórców literatury dla dzieci? No nie uwierzysz może, ale w ogóle Jana Brzechwę pokochałem najpierw za wspomnienie, które pewnie nie rozumiałem za bardzo, o kogo chodzi, ale za wspomnienie, za to, że wspominał Bolesława Leśmiana. Okay. Nie wiedziałem, że
Nie wiedziałem, że był kuzynem Bolesława Leśmiana, ale w każdym razie pamiętam, że jako brzdąc kompletny przeczytałem tam gdzieś na półce rodziców takie wyjętą taką książkę ze wspomnieniami o Leśmianie i między innymi Leśmiana wspominał Jan Brzechwa, który robił to jakoś, nie wiem, no znakomicie, aczkolwiek miał powody, żeby go nie lubić, ponieważ tak naprawdę Bolesław Leśmian uświadomił mu, że powinien być poetą dla dzieci, a nie dla dorosłych. O tym też chcę koniecznie z tobą porozmawiać. Ale Brzechwa, po prostu bardzo kocham tego poetę. Uważam, że tym bardziej go kocham, im bardziej się obmawiam mu patronatów różnych szkół, więc to jest to. Uważam, że można powiedzieć, że współwprowadził, bo to nie był jedyny, przecież był Tuwim. Byli też inni. Ale też taki, ten element takiej czystej zabawy, takiej czystej zabawy, która wcale nie jest, znaczy, która ma swoje miejsce. Teraz słyszę coraz częściej, no właśnie, bo się wsłuchuję w tego Mickiewicza, coraz bardziej na przykład, że pan Tadeusz jest do niczego, tak? Bo jest kompletnie, bo jest to na tematy jakieś takie, które są tematami nienośnymi, nieaktualnymi, bo nie mają nic wspólnego z postmoderną czy coś takiego. Ale ja myślę sobie, że to jest strasznie, z kolei strasznie zacofane to jest wyśmiewanie tego pana Tadeusza, bo skoro uznamy, że literatura jest też zabawą, no to trudno o większą radochę niż pan Tadeusz tak naprawdę w sferze językowej. I ten Jan Brzechwa to jest ktoś taki, no, niebywały, kto został nam dany, kto wymyśla takie wiersze, które nie muszą niczego znaczyć, ale mogą też znaczyć, które językowo są, no, stawiają bardzo wysoko poprzeczkę wszystkim, którzy w ogóle chcą wziąć. No tam jest takie motto, które zniknęło z tej edycji. Janowi Brzechwie, że go kocham, niech wie. Tak, no bo trudno do Brzechwy wymyślić, ale chciałem bardzo. Tak, jego, bo go bardzo kocham. Rozumiem. Nie, to jest odpowiedź, która mnie bardzo satysfakcjonuje, ale nawiązując do tego, do tej trudnej relacji Leśmiana z Brzechwą, czy nie masz takiego poczucia, że, nie wiem jak jest na świecie, ale w Polsce na pewno literatura dla dzieci to jest taka literaturka i że autorzy piszący dla dzieci, choć mają swoje wielkie sukcesy i rzesze swoich fanów i są kochani i są naprawdę doceniani pewnie bardziej niż dorośli autorzy, to jednak przez tak zwany ogół traktowani są jako tacy mali autorzy, bo dla dzieci, prawda, jest taka skłonność. Autorzy literatury dziecięcej dla dzieci i młodzieży są najbardziej pokrzywdzonymi pisarzami, jak można sobie tylko wyobrazić. Ale są też, jak sobie przypomnijmy na przykład, że autorem literatury dziecięcej dla dzieci i dla dorosłych byli Tuwim właśnie, Brzechwa, ale też był na przykład Wiktor Woroszylski chociażby, tak? Czy też Joanna Kulmowa. Joanna Kulmowa, o tak, no tak. Tak, no przecież tak, i to są wielkie nazwiska. I to nie jest tak, że, to już mówię z punktu widzenia tego, powiedzmy, pisarza, poety, który pisze dla jednych i dla drugich, to nie jest tak, że zawsze na początku wiadomo. Tak? Coś zaczynam pisać i potem to albo idzie w lewo, albo idzie tak, w prawo. Tak, tak. Tak samo jak w jeden temat coś potrafi wejść, albo w drugi temat. To jest i tak samo tutaj, w jedną poetykę, albo w drugą. Nie, gdzieś to się w pewnym momencie, gdzieś to w pewnym momencie skręca. Ja mam, no nie wiem, no Astrid Lindgren, trudno by było z naszej dzisiejszej perspektywy uznać za literaturę gdzieś pomijaną przy największych nagrodach literackich. Mam wrażenie, żebyśmy dzisiaj, z naszą dzisiejszą świadomością, kim była, spokojnie mogli dać jej jakiś odpowiednik, Nikę, czy Tuwy Jansson, prawda? To też jest ten, no ten właśnie, kaliber. Tak. To są przecież to jest taka literatura, która, to nie chodzi o to, żeby ona chwytała za serce, ale żeby pokazywała taką wariantowość jakąś, taką niezwykłą fantazję, żeby stworzyła taki świat, w którym wszystko byłoby tak poważne, że aż śmieszne. I że tak naprawdę nie byłoby, jeżeli mamy wielką literaturę, która pokazuje nam jakiś mikroświat, w którym dzieją się różne rzeczy, gdzie te proporcje wzajemne świata są ciekawe do obserwowania, to tak samo w świecie stworzonym dla dzieci. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy jednym a drugim. Pisanie o świecie dziecięcym z naszego punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia ludzi, którzy wspominają nieszczęścia dzieci, tak? Pierwszy kontakt z cierpieniem, pierwszy kontakt ze śmiercią, z głodem chociażby. Zoo z ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej. Bardzo Państwu polecamy tę książkę, ale i wszystkie inne, i te dla dorosłych,
i te dla dzieci. I mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz, że będziemy mieli jeszcze okazję, żeby rozmawiać o kolejnych twoich książkach. Zapraszamy Państwa do czytania. Czytanie tylko pomaga, prawda? Tak. Czasami pognębia, ale tylko na chwilę, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy sami w pognębieniu. Właśnie. Bardzo ci dziękuję, Jorku. Ja dziękuję.